No to rozpoczynamy podsumowanie tego weekendu 5x5 we Vroom TV. Tegotygodniowy przegląd zaczynamy od kolejnej porażki Ferrari. Nie mają szczęścia do swoich rywali, a może po prostu nie mają odpowiedniej ilości koni mechanicznych. Ale permanentnie przegrywają w F1 z Mercedesami czy Red Bullami, a teraz przegrali także z rowerem. Aby nie do końca Ferrari dołować, dodam, że rower miał napęd rakietowy, ale tak czy inaczej Ferrari znowu przegrało. Miejsce czwarte, a tutaj Tiago Monteiro. W ostatnim wyścigu tegorocznej serii WTCC Portugalczyk wystrzelił jak z procy. Startował z drugiej linii, ale wyprzedził już na pierwszej prostej kierowców przed nim startujących. Później konsekwentnie prowadził w wyścigu, a na 9 okrążeniu, które miało być przedostatnie, pojawił się safety car. Wydłużono więc wyścig o 1 okrążenie i wtedy właśnie samochód bezapelacyjnego lidera odmówił posłuszeństwa. W Hondzie Monteiro padło wspomaganie i kierowca nawet nie ukończył ostatniego w tym sezonie wyścigu. Pech jak smog. No to teraz miejsce trzecie. Tutaj kolejny pechowiec. Tym razem kierowca znad Wisły. Znad samiuteńkiej Wisły, bo z Torunia. Hubert Ptaszek pojechał do Walii, by wystartować w kończącym sezon WRC rajdzie. Niestety naszemu rodakowi zabrakło liny. W swojej klasie kierowca wygrał pierwszy odcinek specjalny, a na drugim wylądował w rowie, w którym został przez cały dzień. Jak sam napisał na Facebooku, zabrakło kilku kibiców i dłuższej liny. Drugiego dnia też nasz zawodnik nie poszalał, bo na 3 kilometrze pierwszego tego dnia odcinka padł czujnik przełożony. I to by było na tyle z jazdy. Hubertowi życzymy szczęścia, bo umiejętności ma spore. Miejsce drugie dla przegranego, w ten weekend dla Andreasa Mikkelsena. Kierowca Volkswagen Motorsport wypadł z trasy i uszkodził swoją polówkę już na drugim odcinku specjalnym rajdu Walii. Pierwszego dnia nie ukończył. W drugim i trzecim wystartował w ramach przepisów Rally 2. W sobotę wygrał aż 5 odcinków specjalnych, ale to i tak na niewiele się zdało, bo fortuna nie dała mu dojechać do końca i Mikkelsen wypadł na 19 odcinku specjalnym, no i nie ukończył rajdu, który chciał wygrać, bo tak zapowiadał przed jego startem. No i to teraz miejsce pierwsze. O ile mieliśmy problem z wyborem miejsc od 5 do 2, to z liderem nie mieliśmy najmniejszych wątpliwości. Numer 1 absolutnych przegranych dla nas to Bernie Ecclestone. 84-letni władca Formula One Administration, czyli pan i władca Formuły 1, powiedział: nie ma sensu popularyzować tego sportu wśród młodych ludzi, którzy nie mają pieniędzy na nic. Jego zdaniem bardziej warci uwagi są starsi i bogatsi odbiorcy. Bernie dodał: jeśli ktoś kładzie nacisk właśnie na tę grupę wiekową, to może powinien pracować dla Disneya. Śmiesznie wyszło, nie ma co. No to teraz mała statystyka, jak olewa młodych Formuła 1. Co prawda ma swój profil na Twitterze, który śledzi 1 200 000 ludzi. Jak na ogólnoświatową dyscyplinę, która w sezonie odwiedza 19 krajów, nie jest to powalający wynik. Tym bardziej, jeśli spojrzymy na wynik NBA. 11,7 miliona followersów i 26 milionów na Facebooku. No to jeszcze jedna liczba dla porównania. W MotoGP sklep internetowy zarobił w 2013 roku ponad 90 milionów euro. Nie ma o co walczyć? Naprawdę, Bernie? Piąte, Caterham. Od początku tego sezonu zespół borykał się z problemami finansowymi. W ostatnich dwóch wyścigach zmuszeni byli do wycofania się z rywalizacji. Jak jednak poinformowali, wystartują w ostatnim wyścigu sezonu w Grand Prix Abu Zabi. Także przyszły weekend ponownie zobaczymy może Kamui Kobayashiego bez Markusa Eriksona, który zerwał kontrakt z zespołem. Co najciekawsze, w uzbieraniu środków pomogli kibice, którzy zebrali już ponad 1 871 000 funtów. Ponad 79% potrzebnej kwoty. W zbiórce uczestniczyły 4832 osoby. Gratulujemy i może i nam uda się pozyskać taką kwotę na rozruch. Projekt Refuel Caterham F1 zmienimy na Refuel Vroom TV. Na miejscu piątym dzisiaj Xavier Panseri, który ponownie utworzy załogę z Krzysztofem Kołowczycem. W swoim 10. Dakarze Hołek pojedzie z nowym pilotem. Xavier jednak tak nowym nabytkiem nie jest, ponieważ wcześniej pilotował już Hołka podczas sierpniowego Baja Poland, gdzie w pięknym stylu pokonali rywali, wygrywając tym samym polską rundę Pucharu Świata. Nie pozostaje nam nic innego, jak trzymać kciuki za załogę. Po portugalsko-polskim zestawieniu z zeszłego roku mamy nadzieję, że francusko-polski miks skoczy wreszcie na najwyższy stopień podium. Miejsce trzecie, żużel na narodowym. Mieliśmy Euro 2012, Mistrzostwa Świata w siatkówce, czas teraz na dwa kółka. Dlatego jeśli nie macie planów 18 kwietnia w przyszłym roku, to przyjeżdżajcie na narodowy na indywidualne Mistrzostwa Świata na żużlu, które rozpoczną sezon. W międzynarodowej stawce 16 najlepszych zawodników na świecie, którzy wezmą udział w Speedway Grand Prix of Poland na Stadionie Narodowym, znajdzie się aż 4 Polaków. Krzysztof Kasprzak, Jarosław Hampel, Maciej Janowski i startujący z dziką kartą Tomasz Golob, którego po raz ostatni będzie można zobaczyć w akcji. Miejsce drugie, Sebastian Ogier.
Sebastian Ogier i Julien Ingrassia ponownie wygrali rajd Wielkiej Brytanii. Najszybsza na 4 z 22 OS-ów załoga Volkswagena odniosła 24. zwycięstwo w Mistrzostwach Świata. Wprawdzie zwycięstwo w tym rajdzie ułatwił mu Latvala, którego wizyta w rowie pozwoliła na uzyskanie bezpiecznej przewagi, jednak nie możemy odebrać mu chwały, bo i tak na pewno wygrałby ostatnią rundę, tym samym przypieczętowując zwycięstwo w całym cyklu. Bardzo subiektywny ranking, bardzo prywatny, wymyślony przez Bartka Musioła i przeze mnie. I co? Musiałam go kiedyś wygrać. Dlaczego dzisiaj? Bo po raz pierwszy zrobiłam pierwsze kilometry samochodem, który od roku był budowany. BMW E36-118iS. Jak widzicie po moim imię, nie potrafię przestać się cieszyć. Pierwsze kilometry niesamowite to jedno, kilka boków to drugie, miny innych to trzecie. No cóż, z przykrością stwierdzam, wygrałam. Buziaki!